Witajcie kochani na Tarot Esme w ostatnim tygodniu, w czytaniu na ostatni tydzień 2022 roku. Bardzo szybko ten rok przeleciał, nie wiem jak wam, ale mi bardzo szybko. I za chwilę będziemy witać nowy rok. W zasadzie to już koniec tego tygodnia będzie tym przełomowym momentem. Przygotowałam na dzisiaj Crystal Vision Tarot. Dawno tej talii nie używałam, a jakoś tak poczułam ją na ten moment jako najlepszą. Dodatkowo do każdego czytania, na każdy znak zodiaku będę używała magicznej talii. Tym razem będą to magiczne przesłania od wróżek. I jak zwykle pierwsze czytanie, pierwsze spojrzenie na ten tydzień będę używała do tego talii Życie z Aniołami. Okej, no dobra. Część kart sobie jak zwykle odłożę. I zobaczymy, co pokażą aniołowie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. No to zobaczmy, co na ten tydzień, tydzień od 26 grudnia do 1 stycznia 2022 roku i 23, 2023, przełom. Co tutaj chcą nam powiedzieć aniołowi, jakie informacje, jakie wskazówki, jakie przesłania. 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Wsparcie. Energia wsparcia się pojawiła. Już patrzymy znaczenie tej karty. Anioły proszą nas, abyśmy stali się świadomi, że otaczają nas widzialne i niewidzialne istoty pomagające utrzymać życie całego świata. Pamiętajmy, że kiedy pomagamy, również otrzymujemy pomoc. Jak nigdy przedtem na Ziemi jesteśmy proszeni przez wyższe ja, abyśmy wspierali się nawzajem w naszej życiowej podróży. Jeśli ktoś upadnie, pomóżmy mu na nowo powstać, poświęcając mu swoją uwagę z czystą, nieosądzającą i nieoceniającą miłością. Przez tę kartę anioły wsparcia manifestują swoją obecność w naszym życiu i pragną, abyśmy wiedzieli o ich pomocy, której będą nam teraz z radością udzielały. Otwórzmy nasze życie, przyjmujmy pomoc i udzielajmy jej innym. Nawet najpotężniejsze anioły są wspomagane przez miłość Boga. Afirmacja na ten tydzień. Nigdy nie jesteśmy sami. Jestem, którym jesteśmy. Piękne przesłanie. Piękne przesłanie i myślę, że warto o tym wiedzieć, nie tylko w tym tygodniu oczywiście, że mamy te niewidzialne siły, które nam pomagają, które nami się opiekują. A jeszcze bardziej wtedy, gdy otwieramy się na to świadomie, więc tutaj jest bardzo ważna rzecz. My też możemy być takimi aniołami w ludzkiej postaci dla kogoś. Więc też pamiętajmy, patrzmy, rozglądajmy się dookoła siebie, czy przypadkiem ktoś takiej pomocy nie potrzebuje. Bo czasem wystarczy zwykła rozmowa, żeby komuś pomóc. Także nie zawsze to jest coś, co miałoby nas wiele kosztować. Zwróćcie na to uwagę. Może to być taki właśnie czas tuż poświąteczny, gdzie u wielu ludzi mogą pobudzić się różne dawne programy, które aktywują się bardzo często właśnie w momencie, gdy wracamy do domów rodzinnych, gdy spotykamy osoby, które są w pewnym, no, można powiedzieć, naszymi egzaminatorami. Nikt tak jak własna rodzina nie sprawdzi, jaki postęp ze sobą zrobiłeś, bo wtedy aktywują się właśnie takie programy, które czasami gdzieś w codziennym życiu zrzucamy gdzieś w podświadomość. Także warto
kochani, na to też zwrócić uwagę, ale przede wszystkim myślę, że to wsparcie, które jeżeli będziemy potrzebować, to prośmy o to wsparcie. Prośmy swojego anioła stróża, czy po prostu swoje wyższe ja o wsparcie, o pomoc. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to oddaj tę sprawę właśnie aniołom. Powiedz, nie wiem, co zrobić. Oddaję tę, całą tą sytuację w ręce sił anielskich, w ręce wyższego ja. Niech pomogą to tak, niech się tym tak zaopiekują, żeby wszystko potoczyło się jak najlepiej. Także tu też warto o tym pamiętać. Okej, no dobra, kochani. To teraz przechodzimy do pierwszego czytania, a pierwszy tym razem jest koziorożec. Drogim koziorożcom życzę, urodzonym w tym tygodniu, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia. Kochani, spełniajcie swoje marzenia, otwierajcie się na najwyższe dobro dla siebie i bądźcie też pomocni dla innych. Pozdrawiam, ściskam mocno. Cudownego kolejnego roku przed Wami. A dla wszystkich koziorożców na tydzień od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Co tutaj się pokaże? Zobaczmy. Koziorożce, koziorożce. Co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały na ten czas? Koziorożce. Trójka buław, królowa denarów, rycerz denarów, rada, umiarkowanie i z przełożenia dziewiątka kielichów. No piękne karty macie. Teraz zobaczmy z magicznej talii, co dla Was. Koziorożce. 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Koziorożce. Duchowy przewodnik, Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. O proszę. To uzdrawianie też tutaj się pokazało, bo w tej talii królowa denarów, czyli też Wasza królowa, prawda? Ona ma koło siebie właśnie kryształy, które służą temu uzdrowieniu. W ogóle denary to jest zdrowie między innymi, więc też warto na to zwrócić uwagę i być może też komuś pomóc w tym tygodniu. Na pewno Wam to uzdrawianie będzie dla Was pomocne i dla innych zwłaszcza też, bo karta umiarkowania też mówi o uzdrowieniu, więc czy będziesz pomagać sobie, czy komuś innemu, to wsparcie tutaj u Was idealnie się pokazało. Wróćcie do czytania, jeśli wskoczyliście od razu na swój znak, wróćcie na początku filmu do czytania anielskiego. Tutaj ta energia wsparcia u Was bardzo się pięknie pokazała. Rada umiarkowania. No to jest rada właśnie o uzdrowienie. Uzdrowienie różnych sytuacji. Oczywiście, kochani, to jest czytanie ogólne, więc u jednych może się uzdrawiać sfera duchowa, u innych materialna, u innych może to być właśnie pomoc komuś, wsparcie udzielane komuś, jakiejś konkretnej osobie. Ale tak naprawdę wszelkie działanie z tym związane przyniesie wspaniałe efekty. Dziewiątka kielichów to jest karta spełniająca życzenia, więc to spełnienie u Was w tym tygodniu będzie, znaczy powiem tak, będzie po prostu poczucie takiego dobrze wykonanego zadania, takiego właśnie, że to co zrobię, to co zamierzam, to czego oczekuję, prawda, powoli, powoli zacznie przynosić efekty. W ogóle, jeżeli cokolwiek będzie się działo w tym tygodniu, jeżeli będzie jakieś zadanie do wykonania, to trzeba będzie krok po kroku działać. Trzeba będzie pomalutku, nie na hura, nie na właśnie tak, nie na siłę, tylko bardzo właśnie w taki umiarkowany sposób, w delikatny, wyważony, pomału.
prawda? Tak, żeby dać czas, by energie mogły się układać, prawda? By to wszystko mogło zacząć manifestować się w życiu. Myślę, że to może być bardzo piękny czas obserwowania, jak te pozytywne efekty w waszym życiu się przejawiają. I otwierajcie się na to, trzymajcie rękę na pulsie tego wszystkiego, na czym wam zależy. Bez względu na to, co by to miało być, tak jak mówiłam, bo jest to czytanie ogólne. Otwierajcie się na to, trzymajcie swoją energię, królowa denarów, rycerz denarów. To też może być bardzo takie harmonijne działanie w relacjach waszych. Myślę, że wiele koziorożców po tych świętach właśnie może czuć się tacy, możecie czuć się tacy właśnie spełnieni. Pomimo jakichś tam w pracy włożonej w to wszystko i tak dalej, to możecie właśnie zaczerpnąć tej energii tutaj, tak jak ona siedzi na tym tronie z drzewa, prawda, z tych korzeni, z rodziny i tak dalej. Otwierajcie się na to. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wspaniałego tygodnia i wspaniałego początku roku. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochane koziołki. Okej. A teraz, kochani, wodniki. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych wodników słonecznych, księżycowych, marsowych, wenusowych, ascendentalnych? Co dla was, kochani? O, wyskoczyła. No to dobrze, jak już wyskoczyła i się otworzyła trójka kielichów, czyli tydzień dla wodników może być imprezowy. No ale w końcu 26 grudnia to jest Szczepana, więc zdaje się, o ile dobrze pamiętam, jeszcze to są święta. Więc na pewno jeszcze będzie co, będzie jak ucztować. Wodniki, 26 grudnia 2022 roku, 1 stycznia 2023. I dobieramy do tego cesarza i królową buław. Rada, 9 denarów. A z przełożenia król mieczy. No towarzysko bardzo, same praktycznie. Tutaj mamy i cesarza, i królową buław, i króla mieczy. Także widać tutaj towarzyski tydzień może być. Zobaczmy, co z magicznej talii dla was się pokaże. Dla wodników. Tydzień przełomu 2020. Drugiego na 2023. Syn. Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Oczywiście to jest przesłanie dla osób, które mają syna i dla mężczyzn, którzy są synami. Ale też tu energia syna może oznaczać, na przykład tak jak tutaj mamy tę żabkę, więc to może być nasz pupil lub ktoś, kto. Kogo uważacie prawie jak właśnie waszego syna. Także ta energia zwrócenia uwagi, może właśnie ktoś tu będzie potrzebował takiego waszego wsparcia, znaczy wsparcia, bo mamy energię, pamiętajmy, anielską na ten tydzień, energię aniołów wsparcia. Więc dobrze by było, kochani, zwrócić uwagę na to, żeby więcej czasu poświęcić takiej osobie, która uosabia dla was te energie synowskie, prawda? Czy to będzie właśnie prawdziwy syn, czy to będzie wasza relacja jako syna z ojcem, czy z matką, prawda? Czy też właśnie wasza relacja z waszym pupilem może będzie potrzebować waszej pomocy, waszego wsparcia. Okej, okay. A tu mamy piękne energie, radosne. Widać, że ten czas końca świąt i tego ostatniego tygodnia będzie dosyć taki towarzyski dla was.
Wy tutaj z przełożenia pokazujecie się jako król mieczy, który na to wszystko patrzy spokojnie dosyć. Widzę tutaj dosyć takie spokojne spojrzenie, ale też myślę, że będziecie wprowadzać do swojego życia jakieś takie konkretne działania, bo karta cesarza tutaj bardziej mi się właśnie, ona się pokazała tutaj w środku czytania i ja ją tutaj odbieram jako taką energię, że może niektóre właśnie wodniki będą pracowały nad planami związanymi z przyszłym rokiem, nad zasadami, które chcą wprowadzić do swojego życia, prawda? Karta cesarza bardzo tutaj by w tym pomagała, to jest to wprowadzanie tych zasad i takich, no, takie patrzenie z wzięciem odpowiedzialności za swoje życie i tak dalej. Więc tutaj może być taka energia. Druga rzecz to mamy królową buław, która oczywiście to może być jakaś konkretna osoba, królowa buław, ktoś spod znaków ognistych, baran, lew, strzelec, ale też może to być po prostu ktoś, kto was inspiruje. Niekoniecznie musi to być kobieta, bo to jest czytanie ogólne, ale ktoś, kto was inspiruje, ktoś, kto podgrzewa tą waszą powietrzną energię. Radą na ten tydzień jest karta dziewiątki denarów. To jest karta pilnowania, żeby wam było dobrze, żebyście mieli komfort życia. Tu też jest takie zadbanie o swój dom, o swoje sprawy. Raczej takie trzymanie się takiego poczucia zadowolenia i pilnowanie też takiego świętego spokoju, żebyście wy czuli się dobrze. To jest najważniejsze. W tej karcie jest taka odrobineczka egoizmu, prawda? Ale na przykład tu w tej karcie mamy, przy tej kobiecie są zwierzęta, więc może ten tutaj, ta energia syna, to może być poświęcenie uwagi. No tutaj mi się akurat ten jakoś tak skojarzyło z tym pupilem, ale na przykład to może być, dla niektórych osób to właśnie może być zwrócenie uwagi, poświęcenie tego czasu, przynajmniej jednego jakiegoś dnia, na relacje właśnie, czy to z synem, czy z wnukiem, czy właśnie z pupilem, czy z jakimś bratankiem, siostrzeńcem i tak dalej, z kimś, tak żeby w spokoju nawiązać dobrą relację. Ale przede wszystkim jest to karta, która mówi zadbaj o siebie. Przede wszystkim zadbaj o siebie, o swój komfort, o to, żeby tobie było dobrze. No i oczywiście trójka kielichów, która tutaj wyskoczyła, to naprawdę mogą być bardzo miłe chwile, takie spotkania w towarzystwie z ludźmi, z którymi lubicie się spotykać, więc na pewno będzie to dla was bardzo, bardzo miły tydzień, drogie wodniki. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ryby. Co dla naszych kochanych rybek? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023? Co tutaj dla was się pokaże? Jakie energie, jakie potencjały? Ryby słoneczne, księżycowe, ascendentalne, wenusowe, marsowe, ryby, 26 grudnia 2022 roku, 1 stycznia 2023. Rycerz kielichów, wasz rycerz, czwórka kielichów i szóstka kielichów, sama woda, rada, siedem mieczy. I z przełożenia szóstka buław. Zobaczmy, jaką macie kartę z magicznej talii wróżek. Rybki. Dzieci. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Ja myślę, że tutaj też ważną rzeczą jest, żeby poszukać w sobie tego dziecka,
żeby spróbować zajrzeć tak jakby do wewnątrz siebie. I ta więź z dziećmi, oczywiście też jest to karta dla osób, które mają dzieci, i żeby o tym pomyśleć, żeby poszukać tej więzi, prawda? No, czas tutaj świąteczny i poświąteczny, dobry czas na to, żeby sobie właśnie, żeby po prostu na to zwrócić uwagę, bo może być po prostu więcej okazji. Może właśnie, czy twoje dzieci, czy ty jako dziecko, swoich rodziców, jeśli jeszcze ich masz, prawda? No to też możesz potrzebować jakiegoś wsparcia. Więc tutaj warto, to jest taka wielowymiarowa karta. Ale przede wszystkim moja pierwsza myśl była, żeby właśnie zwrócić uwagę na właśnie to bycie dzieckiem. To swoje wewnętrzne dziecko, które każdy z nas w sobie ma. Zwrócić uwagę, co się lubi robić, prawda? Czego się potrzebuje, co dla ciebie jest ważne, jakie są twoje takie wewnętrzne pragnienia, co nie zostało zrealizowane, a jeszcze można. Więc tu na to myślę, kochani, zwróćcie uwagę. A jeśli chodzi o karty Tarota, to mamy rycerza kielichów, czwórkę kielichów i szóstkę kielichów. No, myślę, że to dla wielu rybek. Ten czas może być takim czasem powrotu do przeszłości. Tutaj ona też się odwraca za sobą jako dzieckiem. Czyli takie melancholijne może trochę podejście, może te święta wzbudzą w was takie wspomnienia z czasów dzieciństwa. Może właśnie jakiś zapach jakiegoś ciasta czy jakiejś potrawy od razu za tym mogą pójść jakieś właśnie wspomnienia z przeszłości. Może będzie szansa właśnie na uzdrowienie tego, albo po prostu przypomnienie sobie i znów tak jakby zanurzenie się, poczucie się w tym. Ja myślę, że też ten powrót do przeszłości dla was troszeczkę, taki powrót poprzez energię serca, może dla niektórych być prawdziwym takim, no takim, nie wiem jak to nazwać, takim źródłem powrotu do sił, właśnie takiego zaczerpnięcia energii, żeby zawalczyć, żeby spróbować właśnie zrealizować być może jakieś marzenie, jakieś pragnienie. Tak jak tutaj ten rycerz kielichów, on idzie za tym swoim kielichem, za tym swoim sercem, za pragnieniem. Więc tu może uda wam się to zrealizować. Może właśnie nawet jakieś dawne, dziecięce marzenie może dać wam wiele takiej satysfakcji, takiej przyjemności życia. Co ciekawe, radą w tym wszystkim jest szóstka mieczy. Czyli ja bym powiedziała tak, znajdź na to czas, wykradnij ten czas gdzieś z tygodnia. Gdzieś urwij się może, gdzieś coś tak, żeby właśnie móc zrealizować jakieś marzenie. Takie odnoszę tutaj, kochani, wrażenie. Zrób to po cichu, może nie wszystkim musisz o tym od razu trąbić i pokazywać, wręcz odwrotnie. Siedem mieczy mówi właśnie, zrób to po cichu. Bo najważniejsze jest to, żebyś ty to odczuwał, prawda? Piękne energie macie. Może też, oczywiście pamiętajmy, że mamy energię wsparcia. Proście swoje anioły o wsparcie w realizacji jakiegoś marzenia. Może to jest właśnie jakieś takie ciche marzenie. Otwierajcie się na to. Może to być też kontakt. Niektórzy mogą mieć też jakieś w tym tygodniu kontakty z osobami, które w tym tygodniu być może im się po prostu przypomną. Może ktoś się odezwie, dawno niewidziany, i będą jakieś właśnie ukradkowe spotkania lub telefony. Też tak może być. W każdym razie to może być bardzo ciekawy dla was tydzień, chociaż dosyć taki może być melancholijny, ale jeśli wykorzystacie tę energię, jeśli ta energia tego waszego wewnętrznego dziecka dostanie to, czego pragnie, to tu naprawdę możecie być bardzo zadowoleni. Pozdrawiam was serdecznie, drogie ryby. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Baranki.
co dla naszych kochanych baranków, jakie energie, jakie potencjały na czas od 26 grudnia 2020 drugiego roku do 1 stycznia 2023 roku. Baranki, co dla Was, kochani? Jakie energie, jakie potencjały dla baranów na ten tydzień? Diabeł, Eremita i karta świata, trzy wielkie arkana dla Was. I karta głupca, jaka rada, czwarte wielkie arkanum, o proszę. I piąte arkanum, proszę, proszę, karta kapłana. Ależ mocny tydzień dla baranków. Ho, 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 zobaczmy jeszcze przesłanie z magicznych wróżek dla baranków 26 grudnia 2022, 1 stycznia 2023 dla baranów. Wszystko w porządku, nie martw się, wszystko działa we właściwy sposób. Wow, pięknie. Piękna energia, ok, kochani. Zacznę od tego, że w tym tygodniu macie naprawdę wyjątkowe działanie sił wyższych na wasze życie. Jest karta kapłana, która to potwierdza. Tu jest to wsparcie z karty anielskiej, więc wszystko to, co będzie się działo, będzie tak jakby narzucone trochę z góry i od was będzie zależało, czy sami w to wejdziecie. Mam takie poczucie, że dla niektórych baranów ten ostatni tydzień może być czasem, gdzie będziecie szukać rozwiązań, odłączenia od siebie wszelkich rzeczy, które was w jakiś sposób wiążą, warunkują. Mogą to być różnego rodzaju postanowienia noworoczne i zachęcam was do tego, żeby coś takiego spróbować robić. Może ktoś odważy się rzucić palenie, może ktoś zrezygnuje z jedzenia jakichś rzeczy, które wie, że mu szkodzą. Może ktoś zrezygnuje z jakiegoś towarzystwa. Tu jest zakończenie roku, karta świata. To jest ten koniec roku, to jest to podsumowanie, zwrócenie uwagi. To w ogóle jest czas na przemyślenie swoich spraw, zastanowienie się, czy ja dalej chcę żyć w jakimś takim uwarunkowaniu. To tutaj oczywiście jest czytanie ogólne, więc różne rzeczy mogą warunkować. Jednych może warunkować, różne używki mogą warunkować, innych jakieś, nie wiem, długi, kredyty, dla innych jeszcze relacje jakieś toksyczne. Dla innych osób jakiś sposób, styl życia, który nie służy wam tak naprawdę. Tutaj może być bardzo wiele różnych rzeczy. Warto przemyśleć. W karcie piękny tutaj jest ten eremita, eremitka anielska. Warto tutaj przemyśleć sobie na spokojnie, być może wypisać nawet po kolei, co byście chcieli zrobić, co byście chcieli zmienić, jak byście chcieli, żeby ten nowy rok wyglądał. Tu jest karta głupca, ten początek roku, to jest to idealne przejście z końca 2022 na początek 2023. Trzeba dobrze pomyśleć, żeby starych wzorców, które szkodziły wam w 2022, nie przenieść do tego nowego. I przede wszystkim trzeba myśleć o tym, że wszystko jest w porządku, że każdy krok, który zrobicie, choćby mały krok, to jest zawsze krok ku waszemu najwyższemu dobru. Nie martwcie się, wszystko działa we właściwy sposób. Otwierajcie się na to. Jeżeli czujecie inspirację do zmiany, to idźcie za tym. Po prostu. Trzymajcie się tego. I też jeśli podejmiecie jakieś decyzje, to proście swoje anioły, swoje wyższe ja o wsparcie, żeby dotrzymać tych podjętych decyzji. Wy, barany, jesteście bardzo silną energią. Jeżeli się na coś naprawdę zdecydujecie, to wiem, że tak będzie. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i naprawdę tutaj weźcie sobie pod uwagę, bo tak mocnych kart dawno nie widziałam.
Na 5 kart, 5 to są wielkie arkana. Macie wielką szansę na dużą zmianę, na wspaniałe wejście w ten nowy rok. Wykorzystajcie tę energię. Skorzystajcie z tej inspiracji. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Byki. Co dla byków? Jakie energie, jakie potencjały dla byków na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani? Byki, co dla byków na ten czas? Dziesięć mieczy, sąd ostateczny, trójka buław, super, rada, rydwan i karta sprawiedliwości z przełożenia. No kochani, macie wspaniałe karty, ale jeszcze karta z magicznej talii wróżek. Zobaczymy, co się tu pokaże na ten tydzień dla byków. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Praktyka czyni mistrza. Ćwiczenie czyni mistrza. Okej, no dobrze, zobaczymy, jak to się pokaże w tym czytaniu, bo przede wszystkim tu widzę, że dla byków, dla których ten rok był trudny, to jest ostatni już taki moment, gdzie możecie pożegnać. Naprawdę ten rok warto pożegnać z takim właśnie... znaczy ja myślę, że byki się bardzo wiele w czasie tego roku ostatniego nauczyły. Tutaj ta trudna karma już się kończy. Karta Sprawiedliwości o tym mówi, że zamykacie, zostawiacie za sobą i zostawcie. Zostawcie w starym roku już to wszystko, co się nie uda, co już wiecie, że to nic z tego nie będzie. Coś, co wyrzućcie też, zróbcie jeszcze, jak macie ten tydzień, na jakieś porządki, na wyrzucenie wszystkich rzeczy, które nie działają. Jakieś rzeczy, jak ja to mówię, na drucik, które są gdzieś tam w domu. Wszystkie jakieś stare jakieś tam, nie wiem, papiery, gazety, książki, coś co Wam już niepotrzebne, oddajcie lub wyrzućcie po prostu. Tak samo z ubraniami. I tu pewne rzeczy po prostu będą musiały odejść. To wszystko się dzieje po to, żebyście mogli odżyć, zrobić miejsce na nowe i to na wspaniałe sukcesy, które tutaj zdecydowanie się w Waszym życiu pokażą. Ten tydzień jest takim preludium właśnie do nowego roku, do nowego życia. I to ćwiczenie, które tutaj mowa, ćwiczenie czyni mistrza, to jest ćwiczenie się, ja tutaj widzę to jako ćwiczenie takie w życiu, w byciu świadomym człowiekiem, postępowaniu w świadomy sposób. Jeżeli jesteśmy świadomi, to życie układa się zupełnie inaczej. Widzimy znaki, widzimy wszystko to, co się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, prawda? Tutaj jesteśmy w stanie zaobserwować, zobaczyć, tak jak ona w tej kryształowej kuli przegląda się i co się wydarzy, co będzie, prawda? Więc, a osoby, które żyją w nieświadomy sposób, są tak jakby no, z każdej strony gdzieś tam wiatr je miota. Nie rozumieją pewnych rzeczy, przez co cierpią. Więc tu chodzi o to, żeby to życie wasze było bardziej świadome. Tutaj chodzi o to ćwiczenie się w byciu świadomym. Tak to odnoszę wrażenie. Tu ta świadomość pokazała się jako karta sądu ostatecznego, czyli takie głębokie zrozumienie, przebudzenie się też z takiego poczucia na przykład niemocy. Myślę, że to wejście w nowy rok będzie dla was bardzo korzystne. Możecie odczuć, tutaj niektórzy wręcz mogą poczuć to jako wyzdrowienie, uzdrowienie. Dla niektórych to wręcz może być takie uzdrowienie, taki moment, gdzie następuje zdrowie po chorobie,
prawda? Więc jak najbardziej. I tu dobre widoki na przyszłość. Rada to jest rydwan, więc tu trzeba zdecydowanie wiedzieć, czego się chce i ruszać do celu. Więc jeśli rzeczywiście ktoś będzie po chorobie, to trzeba wstać, zasłać łóżko po prostu i ubrać się, uczesać ładnie i zacząć wchodzić w życie. Nie leżeć za długo też, nie wspierać choroby, o tak bym to powiedziała. Więc, a druga rzecz to właśnie takie żwawe, świadome wejście w nowe życie. Tutaj musi być ta świadomość, żeby te konie nie rozbiegały się, żeby ten rydwan mógł lecieć do przodu, jechać do przodu, prawda? Tutaj akurat on leci praktycznie, więc dlatego mówię, bo z chmur. Ale świadomy cel, też może obranie jakichś postanowień noworocznych, żeby wiedzieć, w jakim kierunku podążać, co chcecie osiągnąć. I pamiętajcie też, żeby prosić o wsparcie swoje anioły. Jeśli też ktoś będzie potrzebował wsparcia z waszego otoczenia, to też ochoczo pomagajcie. Pozdrawiam serdecznie, kochane byki. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Bliźnięta. Co dla naszych kochanych bliźniaków? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Bliźnięta. Co dla bliźniąt na ten tydzień? Rycerz mieczy, wasz rycerz, sprawiedliwość, królowa mieczy, wasza królowa, rada, siedem mieczy. Z przełożenia macie rycerza denarów, a od magicznych wróżek, zaraz zobaczymy, jakie macie przesłanie. Przesłanie dla bliźniąt. Siła kwiatów. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. O proszę, olejki, pomocne olejki i kwiaty w tym tygodniu, czyli takie eteryczne energie. No, dosyć mocno związane też z samymi bliźniętami, bo to jest energia powietrza, prawda? Ta eteryczność, więc tu ta energia tutaj dla was może się pokazywać. Może ktoś będzie pracował z jakimiś takimi energiami lotnymi, że tak powiem. Ale przejdźmy do czytania tarota. I najważniejszą energią tutaj jest karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości, która pokazuje waszą uważność. Myślę, że tutaj z przełożenia, kochani, macie też rycerza denarów, który pokazuje wejście w ten tydzień, bardzo takie spokojne, wręcz bym powiedziała jakby z jakąś recepturą, może dla niektórych to może być myślenie o tym, w jaki sposób poukładać swoje sprawy. Ja myślę, że tutaj takie rezolutne podejście bardzo, takie podejście na spokojnie mimo wszystko, ale bo rycerz denarów jest taki właśnie, że on sobie pomalutku, na spokojnie działa, wytycza plan i go pomału realizuje. Ale tu w to wszystko wskakuje wasza energia rycerza mieczy, więc wy będziecie chcieli coś przyspieszyć. Powiem wam, kochani, tak, że tu bardziej tak naprawdę ważna jest uważność i bycie też takim zrównoważonym w tym wszystkim, niż działanie takie na hura. I radą też w tym wszystkim jest siódemka mieczy, więc działanie po cichu, na spokojnie. Ja bym tu uważała, żeby was za bardzo nie ponosiło,
też jeśli chodzi o relacje, tutaj uważajcie, żeby z kimś na przykład nie wymienić jakichś negatywnych zdań. Tu, jeśli macie jakieś swoje plany, coś chcecie zrealizować, czemuś się przyglądacie, tutaj Królowa Mieczy też może pokazywać właśnie takie obserwowanie, już skupianie się na przyszłości, patrzenie na już ten nowy rok. Tutaj może być też takie podsumowywanie, podejmowanie decyzji odnośnie zamykania starego roku i wchodzenia w ten nowy rok. Tu już możecie tak upatrzyć sobie pewne rzeczy. Ja bym powiedziała tak, jeśli macie jakieś plany, jeśli coś tam sobie już rozpisujecie, rozrysowujecie, może jakieś postanowienia noworoczne, to trzymajcie je, tutaj siódemka mieczy mówi, trzymaj to dla siebie. Nie mów dookoła, nie opowiadaj, żeby żadna zła energia w to nie weszła, żeby czyjeś myślenie, brak wiary w ciebie nie wrzuciło w to jakiegoś myślokształtu. Ja to nazywam nie kłap dziobem po prostu, więc tu uważajcie kochani na to, żeby tak się właśnie nie działo. Tu trzymajcie swoje sprawy dla siebie na spokojnie, a myślę, że warto podejść do swojego życia właśnie w taki z takim klarownym umysłem, na spokojnie mimo wszystko. Owszem, plany mogą być czynione śmiałe, ale to wszystko musi być wyważone, prawda? I wtedy można bardziej śmiało patrzeć w przyszłość. Wtedy też tutaj ta energia, możecie się na przykład wspomagać energią siły kwiatów i olejków. Jest teraz bardzo dużo, można kupić takich drogocennych, prawdziwych olejków energetycznych, które mają swoją, potrafią oczyszczać aurę i tak dalej. Jest też mnóstwo różnego rodzaju spraw, znaczy takich, właśnie ta siła kwiatów tutaj, ona mi przychodzi, bo kwiaty też mają swoje przesłania, mają swoje energie. Poszukaj w mowie kwiatów tego, co dla ciebie. Może jakiś kwiat, może powinieneś coś, drogi bliźniaku, bliźniaczko, w swoim domu mieć, może posadzić, może jakiś amarylis, może jakiś inny kwiat. Niekoniecznie muszą to być, znaczy mogą to być też kwiaty jakieś doniczkowe, prawda? Poczuj, co tutaj potrzebujesz, a zwłaszcza te olejki. Jakoś tak mi się skojarzyło, że ta moc olejków może być dla Was tutaj bardzo, bardzo korzystna. Pozdrawiam serdecznie, drogie bliźnięta i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Raczki. Co dla naszych kochanych raków, jakie energie, jakie potencjały dla Was. 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Co dla Was, drogie bliźnięta, na ten czas? Przepraszam, drogie raki, na ten czas. Raki, co dla Was, raczki? Jakie energie, jakie potencjały dla raków. 26 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023. Raki. 9 kielichów. Rydwan. I paść buław. Rada. 5 denarów i 10 kielichów z przełożenia, a od magicznych wróżek co od magicznych wróżek dla raczków? Podróż, nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. No proszę, no podróż mamy, bo mamy rydwan. Więc w tym tygodniu jakieś wyjazdy dla raczków mogą się pojawić. Dodatkowo też może, to nie musi być też dla niektórych jakaś wielka podróż, ale na przykład podczas tej podróży może coś takiego się
pojawić albo w miejscu, do którego będziecie podróżować, co właśnie odmieni wasze życie na lepsze, przyniesie dobry skutek. Ale przede wszystkim ten tydzień naprawdę może być takim spełniającym wasze życzenia, bo jest dziewiątka kielichów, karta spełniająca życzenia, właśnie odmieniająca życie na lepsze. I jest karta nowego początku, paź buław, a pośrodku tego rydwan, dziesiątka kielichów z przełożenia. Więc tu naprawdę bardzo dobre sytuacje, piękne relacje też z waszymi ukochanymi osobami. Mogą to być też podróże do albo z ukochanymi osobami, prawda? Więc tu też pod tym kątem to mówię. Otwierajcie się na to. Rydwan to jest wasza karta, prawda? Jest to wasza energia. I dobrze by było, żebyście poczuły, drogie raki, żebyście poczuły tę swoją energię w tym tygodniu. Ważną też, myślę, rzeczą jest energia piątki denarów, która pokazuje się jako rada. Ja bym powiedziała, nie szukaj dziury w całym. Tak tę piątkę tutaj widzę, żeby właśnie zacząć doceniać, co się ma i korzystać, nawet jeśli na przykład są możliwości, nie są jeszcze takie, jakby człowiek oczekiwał, to otwierał się na to, że za chwilę będą lepsze. Żeby patrzył na sytuację jak na szklankę do połowy pełną, a nie od połowy pustą. To jest tutaj naprawdę ważna rzecz. I naprawdę nie szukajcie dziury w całym, bo możecie bardzo przyjemny czas wtedy zamienić sobie na takie właśnie narzekanko. Więc nie róbcie tego. Otwierajcie się na nowe. Oczywiście dla niektórych raków też ta podróż może być podróżą, która nie będzie fizyczną podróżą. To może być wyruszenie w taką podróż duchową na przykład. Też jak najbardziej. Może też być to wejście w robienie czegoś, w jakąś pasję, w coś, co wystarczy się na to zdecydować i ruszyć. Bo mamy tutaj energię nowego początku, więc to będzie taki, można powiedzieć, czas, gdzie będzie można wjechać, rozpocząć coś. Coś, co będzie spełnieniem waszych marzeń. Tylko pamiętajcie, zwracajcie uwagę na pozytyw, a nie czepiajcie się o coś tam, że tutaj coś tam na rogu nie jest tak, jakbyście chcieli. Nie szukajcie dziury w całym. Pozdrawiam was. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Pozwólcie, by ten wasz rydwan naprawdę się pięknie rozhulał. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Okej. Lwy. Co dla lwów? Jakie energie, jakie potencjały dla lwów na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku? Lwy słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Lwy. 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Czwórka kielichów. Diabeł. Dziewiątka denarów. Rada. Sześć mieczy. Śmieję się tak trochę pod nosem. Ósemka buław z przełożenia. Ale zaraz wam powiem. Najpierw jeszcze wyciągnę, drogie lewki, dla was kartę z magicznej talii wróżek. Co dla lwów na ten tydzień? Zima. No tak, no zima, tak. Zima, mamy zimę jak najbardziej. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimie, więc kochani, właśnie zima się zaczęła. Dopiero co, 21, prawda? Więc tu trzeba się, kochani, otwierać. Zimę mamy dopiero od nawet jeszcze niecałej doby. Więc
Niech lwy wysyłają te swoje modlitwy, swoje pragnienia do źródła, do wszechświata. Niech proszą o to, czego potrzebują. Może niektóre lwy będą potrzebować wsparcia. Jeśli tak, to też o to proście. Otwierajcie się na to, że ta zima może być dla was bardzo, bardzo korzystna. A co my tu mamy, kochani? To tutaj się pokazuje dla lwów tydzień po świętach. Tydzień po świętach, no bo to jeszcze 26 to jeszcze święta. To tutaj mamy czwórka kielichów przy karcie diabła, przy dziewiątce denarów. To jest pasibrzuszenie. To jest, kochani, po prostu zaglądanie do lodówki, do spiżarki gdzieś tam, do jakiegoś tam kącika z winami. To jest po prostu siedzenie sobie w domku. Lwy będą miały takie trochę przedłużone święta. Będą potrzebowały tego gdzieś. Będą potrzebowały się tak zaszyć w domu, odpocząć, bo dziewiątka denarów to jest taki właśnie taki komforcik życiowy, a czwórka kielichów to jest właśnie taki, nie wiem, no, winko, telewizorek, jedzonko i tak dalej, no. Także tak tu się pokazuje. Oczywiście to może być przy karcie diabła, to może być oczywiście w jakimś uroczym towarzystwie, jak najbardziej. Mam takie poczucie, że niektóre lwy będą sobie tak przeciągały te święta dłużej, dłużej, jakoś tak, może dużo zrobią na te święta i trzeba będzie to wszystko zjeść, prawda? Więc takie trochę pasibrzuszenie może tutaj dla was być. Ogólnie też mogą być jakieś pokusy w tym tygodniu, różnego rodzaju dla lwów, więc zwróćcie na to uwagę. Ale przede wszystkim tu mamy, na końcu mamy dziewiątkę denarów. Dziewiątka denarów bardzo tutaj podkreśla, że ważną rzeczą jest to, żebyście się wy dobrze czuli z tym wszystkim, co się będzie działo. Czasem karta diabła, nawet jako taka pokusa, prawda, czasem trzeba też sobie pozwolić. Prawda? Czasem trzeba też sobie pozwolić. Ważne, żebyście się z tym dobrze czuli. Pomimo tego, że mamy szóstkę mieczy jako kartę radę. Szóstka mieczy radzi, żeby nie doprowadzać danej sytuacji do stanów jakichś takich niebezpiecznych. Czyli żeby nie trzeba było brać jakichś tam leków na przejedzenie, czy jakichś tam środków na kaca, prawda? No oczywiście, to tak żartuję trochę pół żartem, pół serio, prawda? Ale o to tutaj chodzi, żeby umieć znaleźć wyjście, żeby na przykład pojeść, żeby się pobawić i tak dalej, ale też później na przykład pójść na jakiś spacer, pochodzić, podziwiać tą zimę właśnie. Tutaj mamy w ogóle właśnie tę zimę właśnie, także skorzystać. No, mam nadzieję, że ten śnieg tak do końca może nie stopnieje, a może jeszcze popada na święta, zobaczymy. Drogie lwy, otwierajcie się na to. Tu z przełożenia jest ósemka buła, więc w tydzień te święta, myślę, że tak szybko tutaj dużo będzie się działo, więc wy po tych świętach będziecie może po prostu chciały odpocząć i tak trochę właśnie poluzować, zrobić coś dla siebie. Tylko też pamiętajcie, żeby nie przesadzić, żeby tutaj jednak w odpowiednim momencie powiedzieć basta. No, może właśnie szóstka mieczy to jest to przejście już w nowy rok, może jakieś postanowienia noworoczne. Chociaż tutaj dla lwów może być ciężko przy tej karcie diabła. Ale w pierwszym tygodniu, już może przyszły tydzień od 2 stycznia już bardziej pokaże takie, że się tak bardziej zbierzecie. Bo tu na razie jest jeszcze, ten tydzień to taki trochę luz bluz. Pozdrawiam serdecznie, drogie lwy. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Panny. Co dla naszych kochanych panien? Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie panny, na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Panny słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe.
Transcendentalne. Co dla panien? 26 grudnia 2022, 1 stycznia 2023. Panny. Wisielec. Czwórka mieczy. I 7 mieczy. Rada. Kochankowie. I rycerz kielichów z przełożenia. Zobaczmy, co macie, kochani, z magicznej talii wróżek. Co dla panien? Wakacje. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Tutaj ten odpoczynek rzeczywiście się pokazuje, kochani, bo i karta wisielca, i czwórka mieczy to jest właśnie taki czas odpoczynku, relaksu. Ja się zawsze śmieję, że karta wisielca to jest tak, jakby ktoś leżał na wersalce i nogi tam gdzieś w górę na ścianę, czy gdzieś na oparcie narzucał. Więc to jest taki właśnie odpoczynek. Może po świętach, może się panny narobią i będą potrzebowały tego odpoczynku. Tu jest 7 mieczy, kończy tutaj całą tą sekwencję, więc ja mam takie wrażenie, tak jakby niektóre panny sobie zrobiły urlop, przeciągnęły, coś wykombinowały, coś, no bo 7 mieczy to jest właśnie tak ukradkiem, coś wykraść w życiu. Trochę takiego świętego spokoju dla siebie, trochę takiego też, żeby po prostu pobyć ze sobą, jeżeli tylko macie takie możliwości, że panny mogą w tym tygodniu potrzebować, żeby się tak wyalienować, trochę pobyć trochę w ciszy, w spokoju. Żeby po prostu odpocząć, być może porobić coś, co lubicie, bo jest rycerz kielichów, może po prostu też pobyć z ukochaną osobą na spokojnie, już po wyjeździe gości na przykład i tak dalej. Więc dla niektórych to też tak może być, ale te wakacje, ten odpoczynek, czy wyjazd, może ktoś po prostu też, niektóre panny gdzieś sobie wyjadą na jakiś szybki urlopik, nie za duży jakiś, ale tak właśnie, żeby odpocząć w jakimś cichym, spokojnym miejscu. No i mamy kartę kochanków jako kartę radę, więc tutaj chodzi o to, żeby dokonać wyboru, to jest pierwsza rzecz, czyli podjąć decyzję o tym, żeby zrobić sobie takie właśnie wakacje, żeby dać sobie odpocząć. A druga rzecz, jeśli jesteście właśnie w związkach i tak dalej, to karta kochanków mówi właśnie, żeby z tą ukochaną osobą się spotkać. Jeszcze druga rzecz, zebrać się ze sobą do kupy, żeby ta męska i żeńska energia w tobie, droga panno, właśnie się tak wyregulowała. Prawda? To taka druga rzecz. Poczuć się dobrze ze sobą, to też jest tutaj ważne, ale jak najbardziej gdzieś się wyrwać, gdzieś może tak, żeby inni nawet nie wiedzieli, że gdzieś wyjeżdżasz. Na spokojnie, na luzie. Potrzebujesz tego. Takiego odpoczynku, jakichś takich wakacji. Tak, żeby być może nawet i nic nie porobić. Tak, żeby sobie pobyczyć się, poleżeć, odpocząć. Taki tydzień, kochani, się zapowiada dla was. A nawet jeśli nie będziecie nigdzie wyjeżdżać, to tak sobie ustawcie ten tydzień, żeby mieć właśnie trochę takiego świętego spokoju, żeby się tak właśnie pobyczyć troszkę, żeby tak właśnie poleżeć z tymi nogami do góry i odpocząć. No. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny, niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Wagi. Co dla naszych kochanych wag? Jakie energie, jakie potencjały, drogie wagi, dla was na czas od 26 grudnia do 1 stycznia 2022 roku. Właściwie od 26 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 roku. Wagi. Co dla was, drogie wagi, na ten czas?
uwagi. Paś kielichów, wisielec, 9 denarów, rada, 10 kielichów. Rycerz kielichów z przełożenia. I zobaczmy, co magiczne wróżki Wam jeszcze na ten tydzień poradzą. Co dla Wag? Otwórz się na prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. No i rzeczywiście z przełożenia jest rycerz kielichów, który on dokładnie wie, czego pragnie. On idzie z tym kielichem wypełnionym tymi swoimi pragnieniami prosto ze swojego serca. Idzie po to, żeby je spełniać, więc ten tydzień tutaj dla Was może być takim czasem, w którym będziecie chcieli zrobić coś dla siebie, coś też być może dla Waszych najbliższych, dla ukochanej osoby. Ja myślę też, że zainspirować Was w tym wszystkim może też czyjeś tutaj jakieś takie może zaproszenie, może ktoś się odezwie, bo paść kielichów bardzo często pokazuje taką sytuację, że pojawia się jakaś taka niespodzianka. Z drugiej strony tą niespodzianką dla Was też może być z Waszej strony jakaś taka potrzeba spełnienia właśnie tych własnych pragnień, że zawsze być może dla rodziny tutaj, no ta rodzina jest oczywiście, prawda, ta najbliższe osoby, to jest tydzień, który jeszcze zahacza o święta, więc tutaj to wszystko jak najbardziej się pokazuje, żeby otworzyć się na te rodziny, otworzyć się na te święta, otwierać serce też, prawda, dla innych. Też może ktoś będzie potrzebował wsparcia, ale tutaj myślę, że taką ważną rzeczą dla Was to jest zwrócenie uwagi na swoje pragnienia, na to, żeby Wam było dobrze. Możecie w tym tygodniu pomyśleć też, co możecie zrobić, zastanowić się, prawda? Bo karta wisielca też pokazuje taką sytuację, że szukamy nowej wizji, zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby nam się żyło lepiej, żeby było po prostu bardziej komfortowo i tak dalej. Więc 9 denarów tu też dodatkowo pokazuje, że ten tydzień może przynieść Wam różnego rodzaju pomysły. Być może też ktoś Wam tutaj doradzi, może otworzą się jakieś nowe możliwości, żeby to zrealizować. Pomysły związane być może dla niektórych z ich domem, bo tutaj 10 kielichów i 9 denarów też może o tym mówić. Ale przede wszystkim tu chodzi o to, żeby zadbać o siebie, zadbać o te swoje prawdziwe uczucia, prawda? O to, czego się pragnie. Tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Zwróć uwagę na to w tym tygodniu, bo to po prostu może być ta pierwsza rzecz, którą wprowadzisz w ten nowy rok. Realizacja jakiegoś ważnego dla Ciebie pragnienia. Ważne jest tutaj, żeby dążyć do spełnienia, bo 10 kielichów jest przede wszystkim kartą spełnienia pragnień. To jest taka karta finalizacji tych pragnień, takiego poczucia, no nareszcie mam to, co chciałem. Więc też w tym tygodniu możecie mieć takie poczucie, jeśli odpowiednio do tego podejdziecie, jeśli w szczery sposób też otworzycie się na to. To też jest bardzo, bardzo ważne. Czasami samo to takie wewnętrzne otwarcie, ja teraz często powtarzam taką afirmację, zaczynającą się od słów właśnie otwieram się. I tutaj zależy na to, czego potrzebujesz. Na przykład otwieram się na cudowny związek, prawda? Na miłość wzajemną, otwieram się na zdrowie, otwieram się na spokojną, dobrze płatną pracę. Na przykład tutaj ważne, żeby było to otwarcie. To jest podstawa. I niech z tym otwarciem nowego roku, niech otwiera się Wasze serce, niech otwierają się Wasze pragnienia. Ważne, żeby je dobrze ukierunkować i podążać za nimi. Żeby po prostu mogły się realizować.
Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Skorpiony. Co dla naszych kochanych skorpionów? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 26 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023? Co dla naszych kochanych skorpionków na ten ostatni tydzień roku? Skorpiony, najbliższy tydzień, ostatni tydzień 2022. 9 mieczy, as denarów, 4 kielichów, 4 buław, 7 mieczy z przełożenia. I zobaczmy, co dla Was od magicznych wróżek. Masz moc. Masz moc. Użyj swoich zdolności, aby rozwiązać tę sytuację. Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Piękna karta. Piękna karta. Ta wróżka malutka, idąca po pajęczynce. Masz moc. Możesz zrobić rzecz nawet tak niemożliwą. To jest niesamowite. Niesamowite. Tylko, że mamy 7 mieczy, więc trzeba to zrobić po cichu, na spokojnie, nie rozgłaszając, nie trąbiąc na prawo i lewo, co masz zamiar robić. To musi być zrobione dla Ciebie. To jest tutaj ważna rzecz. Widać, że z poprzedniego tygodnia niektóre skorpiony mogą wchodzić trochę z takimi zagwozdkami, bo jest 9 mieczy, więc jakimś takim zamartwianiem się, zastanawianiem, co dalej będzie i tak dalej, ale to szybko się zmieni. Myślę, że odkryjecie właśnie tę nową moc, bo macie asa denarów, karta nowego początku, karta też być może nagrody za dobrze wykonaną pracę dla niektórych. Więc od Was będzie zależało, czy Wy tę moc wykorzystacie. Tutaj jest właśnie ta moc w postaci tych kryształów pokazana. Czy wykorzystacie tę moc? Czy po prostu gdzieś tam spoczniecie na laurach i będziecie dalej biadolić na przykład, bo też 9 mieczy to jest tak, no czasem taka karta takiego właśnie biadolenia, zbyt dużego analizowania tematu. A tutaj trzeba właśnie coś tak jakby zakończyć, odciąć od siebie i wejść w nowe. No to jest ten początek roku. Ale mamy tutaj 4 kielichów. 4 kielichów często jest taką kartą związaną z takim zamknięciem w sobie, z takim oddzieleniem się troszeczkę, z taką alienacją. Ja bym tutaj radziła Wam, żeby zbytnio nie angażować się w takie alienowanie się. Jeżeli już, to w 4 kielichów polecałabym jakąś medytację, tak żeby się właśnie wyciszyć. Może właśnie zrobić to po swojemu jakoś. Dla jednych, dla niektórych osób to mogą być jakieś takie własne praktyki, chociażby sportowe jakieś, coś takiego, co tę moc może w Was tak jakby odpalić, co może Wam przypomnieć. Tutaj jest takie źródło energii, źródło sił idących właśnie takich pierwotnych sił. Więc to może być bardzo takie dla Was korzystne. Druga rzecz, rada, 4 buław. Pamiętajcie, że macie koło siebie osoby, które Wam dobrze życzą. 4 buław to są osoby, które mogą być dla Was takim naprawdę dużym wsparciem. Tylko pozwólcie sobie to wsparcie dać. Bo pamiętajcie, że jest karta anielska wsparcia, więc pozwólcie dać sobie wsparcie, a jeśli Wy będziecie czuły, że ktoś obok Was takiego wsparcia potrzebuje, to też bądźcie otwarci. To jest tydzień, w którym dzięki właśnie współdziałaniu z innymi, dzięki otwartości na takiej empatii i tak dalej, nie zamykaniu się w sobie,
robieniu, owszem, może i po cichu jakichś rzeczy, na spokojnie, wprowadzaniu ich w nowy rok, ale też zwracajcie uwagę, że dookoła są osoby, które są do Was przychylne, które kochają Was, które mogą Wam pomóc. No i którym wy też możecie pomóc, więc zwracajcie na to uwagę. Czasami tak jest, że jak się otwieramy, to ta moc się pojawia sama. Wychodzimy z takiego letargu tutaj. Więc tutaj, kochani, zwróćcie na to uwagę, drogie skorpiony. Może właśnie ta nowa rzecz, ten nowy rok będzie takim momentem granicznym dla was. Takim uświadomieniem sobie, że czas przerwać jakąś taką jakąś taką alienację życiową. Jakieś takie oddalenie się, prawda? Myślę, że to byłby taki dobry moment na to, żeby właśnie wyjść z tą swoją energią, odzyskać tak jakby swoją energię, bo przez tego typu zachowania, przez zamykanie się też przed światem, to tracicie tę energię. Tutaj oczywiście może to być jakaś konkretna sytuacja. Dla jednych mogą to być sprawy związane z pracą, dla innych w relacjach, dla innych jeszcze, jeśli też tutaj może chodzić o wasz rozwój osobisty lub duchowy. Ważną rzeczą jest, żeby przestać być czarnowidzem, patrzeć negatywnie i podchodzić roszczeniowo do życia. Wtedy te zmartwienia przestaną was tak dręczyć. Tu wtedy sprawy się otworzą. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Pozdrawiam serdecznie, drogie skorpiony. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie strzelce? grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023. Jakie energie, jakie potencjały dla strzelców na ten tydzień? Wisielec, 9 kielichów. I 5 kielichów. Karta Księżyca jako rada. I rycerz buław z przełożenia. A wskazówka z magicznej talii wróżek. Dla strzelców. Zmiana diety. No proszę. Odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Czyli zwróć uwagę na to, jak wygląda twoje odżywianie się, co jesz, jak się czujesz też po tym jedzeniu. To ciekawa karta. Dobry moment, taki właśnie zmiana w kalendarzu, ten moment 1 stycznia, żeby właśnie zacząć dietę nową, prawda? Żeby przemyśleć, co by się chciało, jak co może sprawić, żeby czuć się fizycznie lepiej, prawda? Zwłaszcza, że kochani, tutaj z przełożenia jest wasza karta, rycerz buław, to jest właśnie, wy musicie mieć energię. Tutaj ta energia wam jest potrzebna, bo wy lubicie rumakować. To jest tutaj ważna rzecz. A może tak być, że ten ostatni tydzień roku może wam trochę pokazać, że ta zmiana diety na przykład może być potrzebna. Oczywiście tutaj mówię też szerzej, też o stylu życia na przykład, że trzeba będzie na przykład zmienić różnego rodzaju ulubione jakieś jadłospisy czy sposoby zachowania.
Świątka kielichów tutaj na końcu, ona tutaj pokazuje, że może być tak, że uświadomicie sobie, że trzeba przestać coś robić, że coś trzeba zostawić za sobą. Trochę może być z tego powodu cierpienia, że tam na przykład ulubionych, nie wiem, ciast na przykład już nie będę jeść, albo bardzo rzadko na przykład. Oczywiście ja bym się tutaj nie trzymała tylko diety, bo to może być w ogóle styl życia, to mogą być dla niektórych też, może być to zmiana diety towarzyskiej, czyli nie spotykam się już powiedzmy z jakąś tam koleżanką, bo zawsze później po takim spotkaniu tylko mnie głowa boli na przykład, bo ona tylko narzeka albo coś tam, nie? To też mogą być tego typu rzeczy. Ta dieta nie musi się odnosić tylko i wyłącznie do jedzenia. To może być wiele różnych rzeczy. Trochę będzie żal. Trochę będzie żal, ale będziecie dokładnie wiedzieć, że robicie to po to, żeby być szczęśliwym. Dziewiątka kielichów to jest karta spełniająca życzenie. Trzeba będzie spojrzeć inaczej niż do tej pory. Tak jak tutaj ta karta wisielca. Zmienić pozycję patrzenia. Patrzenie po staremu, prawda, nie przyniesie wam tych dobrych efektów. Tu trzeba będzie wesprzeć samego siebie, mam takie wrażenie. Zmiana, dla niektórych to może być, zmiana diety może być też zmianą na przykład leków, też tak może być, prawda, które biorą. Różnego rodzaju zmiany mogą być, ale to wszystko będzie się, kochani, działo, żebyście wy byli szczęśliwi, żeby w ten nowy rok wejść właśnie, właśnie tak rumakując, czując się tak dobrze, prawda. Więc nie ma co żałować czegoś, prawda? Tylko otwierać się na to swoje najwyższe dobro. Cieszyć się tym, że dorośliście do tego, że dojrzeliście do tego, żeby podjąć takie decyzje, żeby zrobić coś z miłością do siebie. To jest też tutaj, myślę, taka ważna rzecz. Pozdrawiam serdecznie. A jeszcze, kochani, karta księżyca jako rada. No to tutaj trzeba działać ze swoją intuicją. Jeśli twój wewnętrzny GPS mówi, że to jest ten moment, to nie bój się, po prostu nie bój się, tylko zadziałaj tak, jak natura tego potrzebuje. No, tak jak czujesz. Też myślę, że warto sobie te plany już pomalutku ustawiać, prawda, tak, żeby właśnie w okolicach pełni już podjąć tę decyzję. No tutaj jest właśnie przechodzenie od nowiu do pełni. Drogie strzelce, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Kochani, dziękuję wam bardzo. Dziękuję za dzisiejsze czytanie. Dziękuję za cały rok czytań tygodniowych. Na każdy tydzień robiłam dla was czytania. Dziękuję wam, że jesteście. Zapraszam kolejny rok, żebyście zaglądali tutaj na kanał. Bardzo, bardzo się cieszę, że tworzymy tutaj taką fajną społeczność. Wszystkich was mocno ściskam. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze na pewno myślę, że chyba sylwestrowo na pewno jakoś się odezwę. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pa!